Od 13 lat przy tych garażach na ulicy Sadowej raz w roku spotykają się zaprzyjaźnieni graficiarze z Sanoka i całej Polski i wspólnie ozdabiają mury. Cały dzień pracy ma pokazać mieszkańcom, że ta sztuka może być przyjemna. Mamy bardzo dużo brzydkich murów niewykorzystanych, gdzie tacy młodzi artyści mogą pokazać, co potrafią. Dlatego ja sądzę, że to jest bardzo potrzebne. Graffiti Jam, bo tak nazywa się sanocka akcja malowania murów, została zorganizowana w ramach Dnia Ulicy. Organizator akcji Marcin Solarz, który od wielu lat jest związany z kulturą hip-hopu, chce pokazać, że ulica i ten rodzaj muzyki to nie jest samo zło. Jest to sztuka ulicy, to co na co dzień każdy z nas robi, lubi, to staramy się kultywować, prawda? Staramy się pokazać, że spędzanie wolnego czasu to nie jest tylko internet i Facebook, prawda? Poza graficiarzami i hip-hopowcami były też pokazy sztuk walki i koncert białostockiego rapera. Co sądzą o tej imprezie uczestnicy? Bardzo mi się podoba i sądzę, że więcej takich imprez by się przydało w Sanoku, przede wszystkim w całej Polsce. Impreza jest mega. Fajnie, że jest taka inicjatywa i już drugi raz u nas w Sanoku. Fajnie, że coś się dzieje. Każda taka impreza pokazuje, że ta młodzież tutaj, którzy będzie pokaz fightingu, to nie tylko właśnie zło, tylko młodzież się tym bawi, tak? I odnosi w tym sukcesy, co najważniejsze. Jak zapowiada organizator, Dzień Ulicy ma na stałe wpisać się w kalendarz imprez kulturalnych w naszym mieście.